na językach. I trzecią rzeczą, którą ci szatan powstrzymuje, jest życie w wierze, życie w Duchu Świętym oraz wmawia ci, że zostałeś uwolniony, szczególnie jak jesteś pastorem biskupem, to już teraz nie potrzebujesz, to już teraz nic nie potrzebujesz, to teraz już jesteś super pięknie uwolniony i tak dalej, to jest oszustwo. Ja powtórzę jeszcze raz głośno, wyraźnie, jeśli podczas nawrócenia, nawróciłeś się ochrzczony w duchu, jeżeli nie przyszedłeś gruntownego uwolnienia, a gdybyś przeszedł, to by zobaczył, ile demonów siedzi w danym człowieku. W dalszym ciągu te demony są, możesz się modlić, możesz uwielbiać Boga i tak dalej, te demony nie odchodzą, mogą być ogłuszone, mogą być ogłupione, mogą się gdzieś tam schować, zaszyć, mogą demony czasami nawet wyjść na zewnątrz, kiedy jest potężniejsze duchowe poruszenie, po to, żeby później powrócić i po prostu, żeby robią to po to, żeby na przykład uniknąć bombardowania, więc musimy wiedzieć o taktykach szatana. Ale powiem wam szczerze, ludzie w zborach są nieuwolnieni. Ja mówię o pastorach, ja mówię o diakonach, starszych. Praktycznie żaden nie został uwolniony. I problemem jest to, że do uwolnienia od demonów tak by relegowaliśmy ludzi, wiecie, alkoholików, narkomanów, wiecie, prostytutki, tak, ci potrzebują uwolnienia, ale taki zwykły, szary człowiek z ulicy, ja wam powiem, musisz zacząć uwolnienie robić, zacząć uwolnienie od siebie robić, zacząć uwolniać innych, zobaczysz, ile demonów jest w szarym człowieczku. I oczywiście zasada jest zwykle taka, albo wie dokładnie, im w większej ciemności byłeś, jeśli nawracasz się z satanizmu, lucyfernizmu, robisz różne zło w życiu, to nie oczekuj, że twoje uwolnienie będzie dwa demony wyjdą, o, trzeci demon wyszedł, hura, hura, to ulgi czujesz i tak dalej. Dary. Szykuj się na batalię. Szykuj się na zobaczenie, jak Bóg ma moc nad szatanem, jak bardzo diabły drżą i boją się Boga, Pana Jezusa. Diabły nie boją się Maryi, diabły nie boją się świętych, diabły nie boją się papieża, diabły nie boją się Dalajlamy, diabły nie boją się Buddy. Powiedz, dlaczego się nie boją tych rzeczy? Bo te rzeczy są z ich królestwa. Diabeł boi się Jezusa, prawdziwego protestanckiego, według Słowa Bożego Jezusa i prawdziwego Ducha Świętego, który prowadzi się do prawdy, który ci daje dary ducha i tak dalej. Tego się diabły boją. Tego się diabły boją. Diabły czasami tego nie pokazują, ale one się boją, one drżą. I drżą przed każdym wierzącym, który ma wiedzę. Drżą. Boją się. Powiedzą, że ich czas jest krótki. A zatem tym krótkim przesłaniem, tym krótkim głoszeniem, mówię krótkie, bo zwykle kazania na entekumenii trwają i Duch Święty ma zawsze dużo do powiedzenia. Ale chciałbym to krótkie kazanie zrobić po to, dla wielu tych ludzi zniewolonych, dla wielu może zniechęconych chrześcijan, którzy przez lata szukali tej wolności. Ta wolność niby przychodziła później, ale w rzeczywistości nigdy nie dobrali się do tego źródła problemów, które są demony. 99% rzeczy, które się dzieją w Twoim życiu, są złych, są powodowane przez działanie sił ciemności. I jeśli to zrozumiesz, przyjdzie wielka radość. Jeśli to zrozumiesz, przyjdzie wielka potrzeba zbliżenia się do Boga i przyjdzie wielka potrzeba walki w końcu. Prawda? Kościół musi nauczyć się walczyć. Kościół nie produkuje kaleków. Kościół produkuje żołnierzy. Rozumiecie? Często nauka w Kościele to jest taka, wiecie, produkowanie kaleków. Chodzi w niewierze, no to chodzi, 20 lat chodzi. Nie, nie, nie. Nie może chodzić. Nie może już więcej chodzić w tej niewierze. Chodzi w chorobach, 20 lat, no to uklapujemy tych ludzi, żeby chodzili i dalej nic się z nimi nie dzieje. Nie, nie, nie. Ci ludzie muszą być postawieni do wiary, wyzwani, albo nie będą przychodzić. Nie wytrwają w mocy ducha. Albo, albo.
I wtedy oglądamy prawdziwy wymiar chrześcijaństwa. Dopóki tego nie ma, jest to takie oszukiwanie siebie, zabawa. Ludzie uwielbiają się oszukiwać. Ludzie mówią, powiedz mi prawdę prosto w twarz. No, nie wiem, czy jesteś gotowy. Prawda jest dziwniejsza od fikcji cesarza. To powiedział takie coś. Mówi, powiedz mi prawdę, tak jak jest. Nic nie ten. No, nie wiem, czy jesteś gotowy. Nie wiem, czy jesteś gotowa. Bo prawda zawsze jest zwalczana. Prawda jest zwalczana na poziomie świata. Kiedy jakiś tam polityk, dziennikarz, ktoś tam odważy się wyłamać z politycznie poprawnego świadka i skorumpowanego świadka, co się dzieje? Zaraz ma groźby. Rozumiecie? To samo w kościele. Próbuj się wyłamać tego systemu. Zaraz nosy kręcą. Antyekumenia. Co to za śmieć? Prawda? Skąd to jest? Przecież nawet mnie nie znają. Przecież nie nawołuje do zła. Nie nawołuje nigdy do złego czegoś, prawda? A jednak jest takie nastawienie wielu. Dlaczego? Bo już demony wiedzą, że prawda ich może wyzwolić. A więc atakują, prawda? Więc tym krótkim kazaniem będziemy kończyć. Oddajemy Ci chwałę. Modlę się, żeby to kazanie, jak go wyląduje na internecie, aby dotarło do każdego wierzącego. Dotarło do każdego pastora, do każdego diakona, biskupa, świekowo charyzmatycznego, jakkolwiek, żeby to kazanie było na ustach, było w ich umyśle, aby mogli te rzeczy rozważyć przed Tobą, abyś mógł się dotknąć i również szczególnie tych ludzi, którzy tego potrzebują słyszeć. O, jakże ludzie szukają wolności się na świecie, ojcze. Nie znajdą, jeśli nie wezmą się za demony. Jeśli diabła za rogi nie wezmą, nie ma innego sposobu. Sorry. Te wszystkie inne sposoby tańczenia, wytańczenia demona, wyskakania demona, wykrzyczenia demona, jest to brednia. Możesz tańczyć i uwielbienie, osławia demony, jeśli jest namaszczone, jeżeli jest i tak dalej, słowo Boże sobie, ale samo Jezus nie powiedział, będzie czytać słowo i jak będzie czytać słowo, to demony będą odchodzić. Nie jest napisane tak. Jezus to będzie demony wyganiać. Demony wyjdą te, które z zewnątrz przychodzą. A to są pewne, muszą być wygonione. Co to znaczy? Jeszcze na koniec. No już 37 minuta. Ale co to? Bracie, co to znaczy kogoś wygonić? Wygonić, znaczenie tego słowa oznacza użycie jakiejś siły, oznacza użycie pewnego nastawienia, pewnej postawy, oznacza pewną brutalność, pewne coś w tym stylu. Może widzieliście kiedyś, może taki głupi przykład, ale jest to wciąż przykład. Kiedyś byłem w McDonaldzie, co nie jest reklama McDonalda. Nie polecał chodzić do McDonalda i jeść tych rzeczy, ale kiedyś byłem w McDonaldzie. Ja nie pamiętam, po co tam byłem, coś tam jadłem, coś chyba kupowałem. I nagle zrobiło się zamieszanie. I taki wysoki, taki gościu, no ja wiem, z 1,85 m albo więcej wychodzi za tego i jakiś tam, jakaś szamotanina była i tak dalej. I patrzę, mówię, tak się wychylę, mówię, co się dzieje, prawda? I patrzę, a tam jakiś taki trochę starszy człowiek, a taki jakiś bezdomny czy coś w tym stylu. I ten gość wie się tak patrzy, co on robi, no bo mówię, no powinien go wyprosić, prawda? Ale wiecie, on go wziął za habetę, on mówi mu wychodź, on mu nie chciał, wręcz siedział i to, mówię to po to, żebyśmy zobrazowali, jak mamy szatana wyganiać. Co nie mówię, że ten gość był szatanem, żeby ktoś mi tutaj głupot nie wmawia, tak? Ja bym inaczej postąpił, z tym akurat gości, prawda? Każdy mu wyjść, widział, no ma swój wiek i no nie powinien się tak ludzi usuwać, prawda? Ale ten chłop przyszedł po prostu, wziął go za habety. A ten nie chciał wyjść, więc taką taktykę zrobił, że po prostu sobie siadł na ziemi. A tego to nie zarażało, on go po prostu, dosłownie go podniósł do góry, tak jakbyś w pozycji siedzącej, wziął go za habety, za habety go wziął, jakąś kurtkę, to go za tą kurtę wziął, do góry go podniósł
I go po prostu, ja nie, nie, już tam już nie wiem, czy go wyrzucił tam, czy po prostu go wyniósł go stamtąd. Ten się opierał, nie chciał wyjść, co tam hałasował, czy był wypity, jakkolwiek. I teraz, żeby ktoś, wiecie, nie skupił się, bo to by, wiecie, bezdomny, to by nie trzeba było. Nie o to mi chodzi, skupcie się na tym.